No elo, ja jestem Sopkan, że przedstawię Ci 10 ciekawostek i faktów o Amadeuszu Ferrarim. Jeżeli Ci się spodoba, zostaw lajka i suba. Ciekawostka pierwsza. Jest dość znaną i rozchwytywaną medialną osobą. Swoją popularność zyskał nie tylko z YouTube'a, ale też ze swoich walk w organizacji, jaką jest Fame MMA. Amadeusz zadebiutował oraz rozpoczął swoją przygodę z federacją już na drugiej gali, gdzie walczył z Bystrzakiem. Walkę tę wygrał i pokazał, że jest godnym zawodnikiem do dalszej współpracy z tą federacją. Ciekawostka druga. Amadeusz też jest także dość rozrywkową osobą, która nie boi się wyzwań, co pokazał na ostatniej gali Fame MMA 11, gdzie założy się z jednym z włodarzy Michałem Boxdalem Baronem o 100 tysięcy złotych, że pokona Filipka w pierwszej rundzie. Jak nam wiadomo, Amadeusz niestety nie zakończył pojedynku w pierwszej rundzie, lecz walkę udało się mu zwyciężyć poprzez werdykt sędziowski. Ciekawostka trzecia. Samozwańczy władca piekieł na wywiadach wspomniał wielokrotnie, że nawet gdy przegra 100 tysięcy złotych, to i tak pojedzie na turniej pokera do Las Vegas powalczyć o najwyższe nagrody. Ciekawostka czwarta. Jak sam Amadeusz wspomina, jego rodzice byli bardzo zamożni i na jego podwórkach stały samochody warte 500 000 złotych, stąd wzięła się jego ksywka Ferrari. Ciekawostka piąta. Ferrari ma córkę, która podczas ostatniej gali Fame 11 nawet była na walce swojego ojca, w walce z Filipkiem. Sam Amadeusz po walce wspomniał, że jak popatrzył poza ring na swoją córkę, dało mu to dodatkowego kopa i nie mógł przegrać tej walki. Ciekawostka szósta. Po zdaniu matury udał się na studia, a dokładnie skandynawistykę, lecz po 2 latach zrezygnował z nich na rzecz kariery influencera. Ciekawostka siódma. Jego słynny rekord szkoły w bieganiu wynosił 7,94 sekundy na 60 metrów. Ciekawostka ósma. W 2018 roku Ferrari zaczął zbierać coraz większą popularność podczas projektu YouTube Short, na którym wystąpił wraz z youtuberami takimi jak Mahonek, Pasza i inni. Na tym projekcie wynikła tak zwana spina o bułkę z Adrianem Polakiem, przez co potoczył się konflikt między nimi. Ciekawostka dziewiąta. Amadeusz strasznie boi się węży i ma ofidiofobię, czyli paniczny strach przed wężami. W skrócie, po spotkaniu z wężem może go nawet sparaliżować. Ciekawostka dziesiąta. Ferrari przed ostatnią walką na Fame 11 z Filipkiem trenował tylko 1,5 godziny, o czym powiedział jeden z jego trenerów na wywiadzie. To by było na tyle. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę i suba. W opisie macie Discorda, na którego możecie też wpaść. Do następnego. Yo!